Dzisiaj będziemy mówili list do Scrum Mastera. Aha, jeżeli jesteś jako Scrum Master, pracujesz jako Scrum Master, będziesz pracował jako Scrum Master, to już naprawdę bardzo, bardzo dużo dowiedziałeś się podczas naszego kursu, wiele rzeczy ugruntowałeś. Mam nadzieję, że sporo rzeczy też się wyjaśniło, zdobyłeś też sporo nowej wiedzy. Ale jest jeszcze parę kwestii, takie, o których powinieneś na pewno pamiętać, takie, które jakby nie przystoi, żeby robił je Scrum Master. Czyli w dzisiejszym odcinku, w tym liście Scrum Mastera, zwrócimy uwagę przede wszystkim na to, czego nie powinieneś robić. No to zaczynamy, tak? Ach, przy okazji, pamiętasz, że ten list do Scrum Mastera pojawił się w jednym z wcześniejszych odcinków i także obiecałem, że wrócimy do niego. To jest właśnie ten moment. Czyli w takim razie, co byłoby w tym moim liście do Ciebie, Scrum Masterze? Po pierwsze, żebyś pamiętał o tym, że Scrum to tylko, a z drugiej strony aż ramy, tak? To jest takie angielskie słowo framework. Pozwólcie, że są pewne zasady do stosowania. Super, jak są zasady, to znaczy, że są ogólne. Ale to znaczy, że one wymagają od Ciebie myślenia, używania głowy i dopasowywania się do kontekstu. Tak jest. Czyli jeszcze raz, Scrum to tylko ramy, pamiętaj o tym, to nie jest przepis, nie jest recepta. Powiedziałbym, że Scrum nie zwalnia od myślenia. Po drugie, sukces. Sukces w świecie IT, sukces w świecie projektowym, sukces z pracami deweloperskimi w świecie Scruma wymaga dwóch rzeczy, tak? Jeżeli Ty tu jesteś jako ten Scrum Master, to jeżeli wyciągniesz ręce, powinieneś w obu rękach trzymać dwie rzeczy. Po pierwsze, pewien zestaw narzędzi, tak? O tych narzędziach sporo mówiliśmy. W drugim ręku będziesz trzymał mindset, czyli pewien sposób myślenia o projekcie, o zarządzaniu, o ludziach, ba, nawet o świecie. Jeżeli masz tylko narzędzia, a nie masz mindsetu, słabo. Masz mindset, chcesz coś zrobić, masz inny sposób myślenia, ale nie masz narzędzi, też będzie słabo. Potrzebne jest jedno i drugie. Mindset i narzędzia, czyli tools, drogi Scrum Masterze. Tak jest. I myślę, że w czasie tego kursu mówiliśmy i o jednym, i o drugim, zwracając uwagę przede wszystkim jednak na tools, ale nie zapominamy o tym. Po trzecie, używaj swoje główne narzędzie pracy. Jak patrzę na Ciebie, to widzę, że tak, masz je z sobą przez cały czas. I już pewnie wiesz, o czym mówię. No oczywiście, przed chwilą też o tym mówiliśmy. Używasz głowy i mózgu, tak? To jest naprawdę Twoje główne narzędzie pracy, prawda? Tak jest. Ale myślę, że to tylko takie drobne przypomnienie. Po czwarte. Parę razy tutaj mówiliśmy o szerszym spojrzeniu na projekt, na zespół, na interesariuszy, na naszą firmę, tak? Pamiętamy tą naszą firmę Starbank. Otóż warto patrzeć na ten świat dookoła w sposób systemowy, tak? To wszystko, w czym funkcjonujecie, to jest pewien system. System sprzężonych ze sobą elementów. To nie jest tak, że jeden element działa w zupełności, w zupełnym oddaleniu od innych elementów, tak? Ty i Twój zespół deweloperski to nie jest samotny biały żagiel na przestrzeni oceanu firmy. Obok płyną inne okręty, trafiacie na skały, na rekiny, na burze. To jest cały ten system, w którym funkcjonujesz. Więc nie możesz skupić się tylko na swoim okręcie. Musisz patrzeć i myśleć w sposób systemowy. Kolejna rzecz, która też tutaj przed chwilą się pojawiła parę minut temu. Mamy króla i tym królem jest kontekst, tak? Czy znowu patrzenie szerokie. Pewne rozwiązania, również skramowe, zadziałają w jednym środowisku, nie zadziałają w drugim, bo będzie inny kontekst. Inni ludzie z innymi doświadczeniami, przychodzący z innych firm, z innym wykształceniem, z innym mindsetem. Tu będzie działać. Te same rzeczy, tak? Tu był nasz Starbank. Teraz przychodzisz do zupełnie innego MyBanku. I masz robić w zasadzie podobne rzeczy. To, co działało w kontekście Starbanku, gwarantuję Ci, nie będzie działało w kontekście MyBanku. Bo jeszcze raz, inna organizacja, inna hierarchia, inny management, inni ludzie. Pamiętaj o kontekście. Po szóste, Scrum Master. Nie jesteś szefem, nie jesteś kierownikiem, nie jesteś wielkim menedżerem, nie jesteś poganiaczem. Aha, na pewno nie pełnisz żadnej z tych ról. W takim razie, kim jesteś,
czy kim jestem, pytam. Za chwilę jeszcze o tym powiemy, ale też już pamiętasz, że trochę o tym mówiliśmy. Tak? Pamiętasz, że ta ikona ilustruje wydarzenia skramowe. Uwaga, uwaga. Żadne z wydarzeń skramowych nie jest dla ciebie. Są dla zespołu, dla product ownera, dla innych osób. Żadne nie jest dla ciebie. Ty będziesz bardziej nauczycielem, coachem, będziesz pomagał, żeby te wszystkie wydarzenia przebiegały w sposób efektywny, sprawny, żeby ludzie mieli z tego fun i rozumieli, po co to wszystko robią. Dlatego tak często powtarzaliśmy to pytanie, a po co? Po co dana rzecz się odbywa? Tak? Scrum Master. Nie jesteś również ani liderem technicznym, ani sekretarzem zespołu, tak? Nie, to nie jest twoja praca, prawda? To wobec tego, kim jesteś? Dochodzimy do punktu numer 9. Chyba też rysowaliśmy kiedyś taki rysunek. Scrum Master, można powiedzieć, jest na dole piramidy organizacyjnej, tak? Mamy zespół deweloperski, potem mamy naszego product owner albo product ownerów. Scrum Masterstwo to swego rodzaju służba. Działasz na rzecz zespołu, na rzecz product ownera, na rzecz organizacji. Tak, masz rację, rzeczywiście mówiliśmy o tym w jednym z odcinków. Dokładnie tak. I hasło przywódca służebny też się pojawiało. Czyli jeszcze raz, Scrum Masterowanie to jest służba. To tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o ten list. Na pewno warto, żebyś o tym pamiętał, drogi Scrum Masterze.